że królewna, jakaś to siapcia, wystarczy ją pocałować, on by się przekonać. Syn! Córka! Chłopak! Dziewczynka! Syn czy córka, chłopak czy dziewczynka, bez różnicy. Po raz 13 zjechały do Włocławka zespoły polonijne z Litwy, Ukrainy i Białorusi, by wziąć udział w wakacyjnym festiwalu teatrów dziecięcych z zagranicy. Obejrzymy 9 przedstawień konkursowych, obejrzymy 5 przedstawień w ramach tzw. wieczorów gospodarzy. Oprócz tego wyjadą w sobotę do Kłubki, gdzie odbędzie się koncert chopinowski w wykonaniu jednego z reprezentantów Polski na międzynarodowy konkurs imienia Fryderyka Chopina, pana Rafała Błaszczyka. Także myślę, że tych przedstawień, koncertów zbierze się około 17 w ciągu 4 dni, także to taka bardzo duża dawka teatru, nie tylko dla uczestników festiwalu, ale również dla festiwalowej publiczności, która wiernie nam towarzyszy od pierwszego konkursu. Biletem wstępu jest polska książka. Tak się umówiliśmy z tymi młodymi ludźmi, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, że w ten sposób będziemy rozbudowywać ich polskie biblioteczki. Jestem Ewelina. Tomasz Matujza. I skąd jesteście? Z Litwy, z Wilna. Wilna. Dzisiaj występowaliście, bo przed chwilą występowaliście chyba, tak? Na scenie, z tego co widziałem. No właśnie, powiedzcie coś na temat tego repertuaru, który przedstawiliście. Przedstawiliśmy sztukę Wegary. Sztuka opowiada o młodych uczniach pewnej szkoły, którzy wyszli na Wegary ze szkoły i pojawili się w takim świecie zwierząt. Zrobili się minimalni i byli w takim świecie zwierząt w lesie, gdzie spotkali ich różne zwierzęta i okazało się, że lepiej być w szkole niż w tym świecie Wegarów. No tak, szkoła już się u nas skończyła, bo właśnie weszliśmy w okres wakacji. A jaka była twoja rola, jeżeli chodzi o grę na scenie? Grałam zaczarowaną mrówkę, która jakby dzieci to były, oni zmniejszone były postacie, a my graliśmy swoich postaci, także byliśmy większe niż dzieci. Język polski dla nas nie sprawia trudności, ponieważ uczymy się w polskiej szkole, jesteśmy z rodzin polskich i w domach rozmawiamy też w języku polskim. Ja także rozmawiam i w domu po polsku i w szkole, także nie mam z tym problemu. Irena Litwinowicz, jestem kierownikiem, reżyserem teatrzyku szkolnego teatrzyku Wesoła Gromada, który znajduje się w liceum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. Dzisiaj przedstawienie było o Wegarach, można powiedzieć, o Wegarach w lesie, przecudna historia, ale przede wszystkim chyba na uwagę zasługuje gra młodzieży, dzieci i młodzieży, gra w języku polskim. Proszę opisać, jakie są Pani odczucia w tym temacie. To, że w języku polskim, to nic dziwnego, ponieważ szkoła nasza jest właśnie polską szkołą. Była gimnazjum, teraz liceum i uczniowie to są dzieci rodzin polskich lub mieszanych rodzin, i dlatego no, to jest normalne. Który raz we Włocławku Państwo są? Znaczy ja jestem po raz 4, natomiast ta grupa jest po raz 1. Co roku u nas odbywa się festiwal teatrzyków szkolnych, szkół polskich, które organizuje macierz szkolna na Litwie. No więc mamy tradycję, na przykład teraz chyba był po raz 23 ten festiwal. Odbywają się również takie festiwale, które organizuje Wydział Oświaty miasta Wilna, w którym biorą udział szkoły litewskie, polskie, rosyjskie. Repertuar do niedawna był, powiedziałbym, mocno przypadkowy. Oni bardzo często korzystali z internetu, tam nie zawsze białe kruki się trafiają. Czasami te dramaty rzeczywiście były skonstruowane w taki sposób, że budziło to nasze zdumienie. Ale ta akcja, o której mówiłem, akcja zbierania książek, myślę, że bardzo pomogła. Pomogło również to, że my staramy im się w ramach nagród przekazywać dobrą literaturę.
w Toruński WAAK, czyli Ośrodek Kultury, jeden z jurorów, Jerzy Rochowiak, jest właśnie dyrektorem tego ośrodka, też nas bardzo wspomaga, ponieważ oni wydają takie sceniczne utwory pisane z myślą o dzieciach i młodzieży. W związku z tym od kilku edycji tego festiwalu widzimy wyraźną poprawę. Widzimy też wyraźną poprawę poziomu artystycznego. Na początku było to wszystko na poziomie, powiedzmy, statystycznej akademii szkolnej. Teraz jest naprawdę coraz więcej przedstawień teatralnych. Mam nadzieję, że bardzo pomagają w tym warsztaty, które są prowadzone i próby, które są też prowadzone pod nadzorem osób, które są zawodowo związane z teatrem. Myślę, że bardzo im to pomaga w ulepszaniu tych ich produkcji artystycznych. Nazywam się Irena Malafiejewa-Przybylowska. Przyjechaliśmy do Wrocławka już 12 raz. Od pierwszego razu byliśmy, jak tylko zaczął się ten festiwal. Przyjechaliśmy z Białorusi. Niedaleko od Grudna jest takie miasteczko Porzecze. No, ja prowadzę teatr w szkole średniej. Jestem nauczycielką klas początkowych i serce zajmuję się teatrem polskim. No właśnie, dzisiaj już jesteście po przedstawieniu, tak? Co przedstawialiście, jak wrażenie? No, wrażenie bardzo, super wrażenie. Wrocławek bardzo lubimy, dzieci już bardzo znają go. Już przywiozła czwarte pokolenie dzieci. Niektórzy już mają swoje rodziny. No, u nas było takie przedstawienie o szkole, o uczniach, o nauczycielach. No, takie wesołe, takie żartobliwe przedstawienie o życiu współczesnym uczniów. Jana. Helena. Jakie przedstawienie dzisiaj przedstawiliście, bo już jesteście po występie? U nas było przedstawienie pro pani, jaką zaczarowała wróżka Luis Bayera. I pani... Była bardzo dobra dla swoich uczniów, a tak ona jest zła. Stroga, tak. Co możecie powiedzieć o teatrze? Podoba wam się teatr z jednej strony, bo przecież oglądacie również te inne przedstawienia, chociażby te tutaj u nas we Wrocławku, a z drugiej strony występujecie, czyli widzicie z jednej i z drugiej strony. Co możecie powiedzieć o teatrze? Co wam daje teatr? No teatr, on... kształci nas, rozwija. Pomaga nam bardzo rozumieć polski język, dobrze jego rozumieć, no i rozwijać się. W tych prezentacji konkursowych również wieczorem czas dla gospodarzy. Tak, tak. Pokazujemy przedstawienia, które powstają tutaj we Wrocławku. W tym roku dwa teatry się będą prezentowały. Teatr Ludzi Upartych, który zainaugurował festiwal, pokazaliśmy Rewizora. I Teatr Skene, który pokaże dwa przedstawienia. Chłopców z Placu Broni i Trzy razy bajka. Teatr Ludzi Upartych zagra jeszcze przedstawienie o zagadkowym tytule Pif Paf, jesteś trup. To jest takie przedstawienie, które robiliśmy wespół z Komendą Policji we Wrocławku. Przedstawienie opowiadające o niestety bardzo w tej chwili rozpowszechnionym problemie, mianowicie przemocy i cyberprzemocy. Oprócz tych zespołów, które przyjechały do nas z zagranicy, wystąpią również poza konkursem dwa polskie zespoły, Teatr Talia z Chrostkowa i Teatr Bomba z Krojczyna. To są teatry, które wielokrotnie zdobywały nagrody również na takim wrocławskim festiwalu, ogólnopolskim przeglądzie małych form teatralnych, Maski. Te zespoły zaprezentują się poza konkursem, ponieważ doszliśmy do wniosku, że trudne jest porównywanie chociażby w kategoriach, nie wiem, władania językiem polskim tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz i dzieci, które w tym języku tutaj wyrastają, w tym języku pracują. Natomiast finał w niedzielę o godzinie 16:00, przedstawienie gościnne, przedstawienie z Wrocławia w wykonaniu aktora tamtejszego Teatru Polskiego Sebastiana Rysia. To jest przedstawienie, które opowiada historię chyba najbardziej znanego polskiego cichociennego Jana Karskiego. Przedstawienie zatytułowane jest Zupa rybna w Odessie.